No. Jest to oryginalna skrzynia, w której znajdowały się właśnie te cygarowate pojemniki. Identyczną skrzynię, mamy opis takiej skrzyni właśnie na Rizerze, były długości 5-6 metrów i w momencie, kiedy je wynoszono przez załom, przewał na Soboniu, jedna z takich skrzyń pękła i coś się z nich wysypało. W to, co opowiadał Jarecki, to może być totalna brednia, że wyleciała z tej skrzyni rtęć. Nie opowiadali znowuż o tym właśnie owalnym, torpedowym przedmiocie przypominającym cygaro. Są to prawdopodobnie jedyne zachowane tego typu skrzynie. Później Armia Polska używała czegoś takiego po wojnie. Sam osobiście widziałem tylko, że nowe. Te dwie, które tutaj się znajdują, pochodzą z polskich zapasów wojskowych z 1939 roku, czyli nasza armia tak samo posiadała takie pojemniki do przechowywania tych dziwnych obiektów. Tutaj jest jeszcze druga taka skrzynia. Prawdopodobnie ludzie, którzy sobie tutaj to wykorzystują, nie mają zielonego pojęcia, do czego to służyło i do czego to było. Chciałbym zwrócić uwagę, że to było śrubowane od góry śrubami Fi-32 i posiadało gumową uszczelkę. To było zamykane hermetycznie, taka skrzynia. Teraz wykorzystywane to jest jako jakiś tam magazynek. Pierwszy raz udało mi się właśnie sfilmować skrzynie, w których znajdowały się te dziwne torpedowate, cygarowate przedmioty. Taka skrzynia znajdowała się jeszcze w ZPB Piast na drugim zakładzie do 1982 roku. Jaki jej los później był, nie wiem. Więźniowie, na przykład Gross Rosen, czy więźniowie ci, którzy te skrzynie na Wawelu nosili, opisywali, że do przeniesienia takiej skrzyni było potrzeba 14-20 ludzi. To jaki ciężar był, też nie jestem w stanie tego opisać, ale dowód namacalny. W takich pojemnikach, w takich skrzyniach były te dziwne przedmioty przewożone. Nawet mi dzisiaj ktoś tutaj zasugerował z obsługi, że to jest typowy pojemnik torpedowy, w takim się przechowuje i przenosi torpedy, tylko też dla niego było dziwne, dlaczego to było śrubowane właśnie takimi potężnymi śrubami i dlaczego to jest hermetyczne. Jeszcze ślad po gumowych uszczelkach tutaj został.